Dziewczyny, jesteście finalistkami konkursu. Powiedzcie proszę, jak wasze wrażenia, jak się czujecie? Ja, choćbym na przykład nie wygrała, ja się czuję już wygraną, bo dostałam się do ogólnopolskiego konkursu, gdzie było to moim marzeniem już od maja, jak się dowiedziałam o konkursie The Look of the Year. A ty jak się czujesz? Jakie są twoje odczucia? No, jestem zdenerwowana, ale jest to dla mnie wielka przygoda mimo wszystko i wiadomo, że jak każdy chciałabym wygrać, ale cieszę się z tego, co mam na chwilę obecną. Czy marzyłyście o karierze modelek od dawna? Czy to jest jakiś taki przypływ chwili? Czy to jest ten trend, że dużo młodych dziewczyn chciałoby zostać tymi topowymi gwiazdami? Ja nie marzyłam o tym od dawna. Dopiero jeśli dostałam taką szansę, to stwierdziłam, że muszę ją wykorzystać. Ja marzyłam od dawna, od dzieciństwa. Kiedyś w telewizji zobaczyłam wybieg Naomi Campbell i jak ona właśnie idzie po wybiegu. I właśnie w tym momencie chciałam być modelką, zostać modelką. A czy już macie doświadczenie jakieś w modelingu, czy to są wasze pierwsze kroki? Ja brałam udział w Miss Wielkopolski i udało mi się dojść do top 8, a modelingowy konkurs to jest mój pierwszy i uważam, że wybrałam bardzo dobry konkurs, ponieważ jest to najlepszy konkurs w Polsce, jak i na świecie. Czy jesteś gotowa już na pracę modelki, na taką naprawdę ciężką pracę? Tak, uważam, że jestem gotowa. Dość długo się do tego przygotowywałam, ale właśnie stwierdziłam, że te 15 lat to będzie już okej wiek. Tak, zdecydowanie tak. A co będzie ze szkołą? Czy jeśli któraś z was wygra, to rzucacie wszystko, rzucacie szkołę, wyjeżdżacie, robicie karierę i chcecie... Ja już kończę studia, więc... To się da pogodzić. Jeszcze raz? To się uda pogodzić. Tak, da się pogodzić. No. Ja teraz zaczynam dopiero technikum i jestem rocznikiem podwójnym, więc ja będę miała bardzo teraz problem, ale mogłabym zrezygnować ze szkoły dla modelingu, bo uważam, że to jest bardzo dobre wybicie się w świat. Mamy parę dni dosłownie do finału. Jak wy się czujecie? No wiadomo, stres jest ogromny, ale myślę, że miła atmosfera temu pomoże i na pewno jak dziewczyny będą nawzajem siebie wspierały, to wszystko będzie w porządku. Jest to do przejścia, jest do przejścia. W grupie zawsze raźniej, także myślę, że damy sobie radę. No właśnie chciałam o to zapytać. Czy tworzycie taką grupę, wspieracie się wzajemnie, czy raczej czujecie, że rywalizujecie? Jest to takie podłoże do... Dokładnie. Tak. To jest w sumie najważniejsze na tym etapie. Uważamy tak naprawdę, że wszystkie wygrały, no bo dostałyśmy się do finału i nieważne, która wygra, będzie reprezentować po prostu Polskę, a dla mnie każda dziewczyna tutaj teraz już wygrała, wszyscy wygrali, bo dostaje się do finału, więc... A czy jest coś, czego się obawiacie teraz przed tym finałem? Macie jakiś taki jeden punkt, który was przeraża? Próby? Tak, próby mogą być ciężkie z projektantkami. Musimy dać siebie wszystko, bo to też nam pozwoli pokazać siebie już na wybiegu we wrześniu. W Łodzi, tak. Dziewczyny, życzę wam wszystkiego najlepszego, trzymam za was wszystkie kciuki i powodzenia. Jesteście wygrane i jedna tylko wygra, ale sukcesu wam życzę. Dziękujemy.